Słuchajcie, ponownie spróbujemy połączyć się z Mirkiem, z którym nie udało nam się tego zrobić wcześniej. Na szczęście dostałam informację, że Mirek już jest z nami. Hej Mirku, jesteś z nami na misji? Jestem. Cześć. Cześć. Tak, jestem. Powiedz mi, z czym do nas dzwonisz, czy w coś wierzysz i czy my też powinniśmy w to wierzyć? Znaczy, jeżeli chodzi o wiarę, no w coś wierzę. Wierzę, że jutro będzie piękny dzień, chociaż to nie musi się sprawdzić. A tak poważnie już to chciałem porozmawiać na temat moich przemyśleń na temat Biblii. Ja ją tam przeczytałem w wieku 18 lat, więc to już trochę było, więc mogę mieć jakieś nieścisłości w tej dziedzinie, ale zaczynając od Księgi Rodzaju, gdzie jest to słynne zjedzenie tego owocu z poznania drzewa i dobra i zła, jest taka dziwna sytuacja, że ci ludzie wcześniej nie widzieli, że robią coś źle, więc no nie mieli zielonego pojęcia, więc nawet nie można karać ludzi, którzy to tak jakby niepełnosprawnego ukarać za to, że on coś zrobił, czegoś, o czym nie był świadomy. Zgadzacie się ze mną? Zgadza się. No przede wszystkim tego no, trzeba założyć, że w ogóle oni nie mieli wiedzy na ten temat. Jeżeli wszystko mieli pod dostatkiem i dostali instrukcję, żeby nie ruszać tego drzewa, ale przez to, że oni nie wiedzieli, czym jest dobro, a czym jest zło, no to oni nie wiedzieli, że to jeżeli to zrobią, no to, że to będzie miało ze sobą jakieś negatywne konsekwencje. Tak naprawdę oni tylko chcieli wiedzieć, chcieli posiąść jakąś wiedzę, chcieli się dowiedzieć, co się stanie i mi się wydaje, że no, to było po prostu ukartowane przez Boga, że była taka możliwość po prostu. No dobrze, ale to jest początek mojego wywodu, bo tutaj jest następna sytuacja. No i co się następnie dzieje? No oni się chowają, Bóg przychodzi skądś, co znaczy, że Bóg nie jest wszędzie, bo musiał skądś wrócić. I pyta się, Adamie, gdzie jesteś? No i ten Adam wychodzi z tych krzaków i mówi, tu jestem, a Bóg się go pyta, a czemu się schowałeś? A on mówi, bo jestem nagi. Więc po poznaniu, co jest dobre, a co jest złe, odkryli, że chodzenie nago jest złe. Więc jeżeli nago, to był grzech, bo chcieli go uniknąć, więc wychodzi na to, że w raju Bóg nakłaniał ich do grzechu. Znaczy nie, chyba ja bym tego chyba tak nie rozumiał, bo nawet w kwestii tego, czy to jest dobre, czy złe, oni może przez to po prostu, że zjedli ten owoc, oni sobie, nie wiem, w jakiś sposób uświadomili, że jakby się uzewnętrzniają w całości, a nie wiem, nie chcą tego robić na przykład. Raczej bym postulowała za interpretacją Artura niż tym, że nagość jakoby była grzechem. Nie wiem, doznali jakiegoś nowego uczucia, taki, że jest wstyd, tak, że no nie chcą tego po prostu robić, że zauważyli, że może to nie w porządku, że ktoś inny ogląda jakby całego mnie, w całej okazałości. No takie doznanie nowego uczucia, po prostu posiedli wiedzę, że jest takie uczucie w ogóle, o tak. Mirek, jesteś? Znaczy mógł wszystkie poza tym jednym, no, który... Mirek, nie było cię słychać teraz przez jakiś czas. Jeżeli coś mówiłeś, to musisz powtórzyć. A w którym momencie skończyłem, że tak powiem, bo... Znaczy tylko ja, to co ja mówiłem odnośnie tego wstydu, a później cię nie słyszeliśmy przez jakąś dobrą minutę, czy nawet więcej. Mówię, że tutaj są więcej takich rzeczy, bo na przykład jeżeli Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, a tego jednego mu się nie udało zmyć, bo dalej trzeba prowadzić chrzest, żeby zmyć ten jeden grzech pierworodny, to znaczy, że Jezus nie był wszechmocny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jeszcze, która mnie zawsze nurtowała, to Księga Apokalipsy, gdzie Bóg zamknie szatana na 1000 lat, a następnie wypuści go i on ponownie zbierze swoje żniwo. Znaczy się, szatan to nie jest wróg Boga, czy anioł zbuntowany,
a wręcz przeciwnie, to jest osoba, która jest na usługach Boga, po prostu wynajęta do ciemnej roboty, czy czarnej roboty, że tak powiem. No, tak ja to jakoś to tak odbieram i w ogóle kompletnie mi się to nic nie klei. Znaczy dobra, jeszcze, dobra, to co powiedziałeś, te dwie rzeczy. Pierwsze to właśnie z tym poświęceniem się Jezusa, no to właśnie to jak mówisz, no to Jezus właściwie zrobił to, co Bóg Ojciec nakazał, nie? Żeby umarł za grzech, a jednocześnie właśnie to skonfrontować z tym grzechem pierworodnym, który ma funkcjonować cały czas, więc to właśnie też jest takie dziwne. Poza tym w ogóle to cała ta historia przecież jest ucharakteryzowana. Dlaczego w ogóle, można się zastanawiać, dlaczego w ogóle Bóg dał możliwość, żeby było to drzewo, żeby ci ludzie zjedli ten owoc i taki ciąg zdarzeń za tym poszedł, tak? A jeśli mówisz o apokalipsie, to też właśnie, jak czytam apokalipsę, to się bardzo zdziwiłem, że jest coś takiego, że w momencie, kiedy właśnie ten świat właśnie, kiedy jest właśnie ten sąd ostateczny i że Jezus ma już pokonać szatana, ale stwierdza, że w sumie go zamknie na 1000 lat i nie wiem, przez 1000 lat będzie źle i dopiero potem jakoś znowu będzie kolejna bitwa. Tak nie, nie, nie. On po tysiącu lat go wypuści, żeby on ponownie zebrał swoje żniwo. Więc tam jest taka możliwość, że jak mówiliśmy o tym, wychodzi na to, że w niebie będzie można grzeszyć. W tym nowym świecie, bo to nie jest niebo, to jest, będzie nowy porządek. Tutaj chyba na ziemi, tak. Z tego co ja tak zrozumiałem. Więc de facto po końcu świata, kiedy nastąpi ten idealny świat i tak on będzie można w nim grzeszyć i robić, co się tam chyba żywnie podoba, to już znowu pokazuje, że słaba to możliwości ma ten Bóg, który nie jest w stanie nawet stwierdzić, który jest faktycznie dobry, a który jest faktycznie człowiek zły, no i musi tego szatana trzymać jak pieska pod w budzie i w razie czego poszczuć nim znowu człowieka. Czyli tu wychodzi, że Bóg nie ma możliwości, nie jest wszechmocny. No po prostu nie jest, bo gdyby był, to by po pierwsze stworzył świat idealny, po drugie nie ma wiedzy stuprocentowej, bo wszystko mu się wymyka spod kontroli, a więc właśnie albo tak jak mówisz, nie jest wszechmocny, albo nie jest wszechmocny, albo właśnie w drugą stronę jest wszechmocny, ale nie ma w interesie tego, żeby ludzie żyli w dobrym świecie po prostu, tylko nadal zostawia tą furtkę, zostawia tą możliwość, żeby to zło po prostu funkcjonowało. Ale znaczy się, że on się nami bawi. No na takiej zasadzie właśnie. Na takiej zasadzie właśnie. Po prostu chłop się nudzi. Myślę, że to jest chłop, przepraszam tam wszystkich, bo tak jest przedstawiany zawsze. Chłop się nudzi i tak sobie mówi, a dzisiaj jakaś powódź, a dzisiaj strzelimy coś innego, jakiegoś tajfunika i potem zobaczymy, czy oni się będą do mnie modlić, czy nie. No i de facto, a jeżeli jest wszystko już stworzone wcześniej i przemyślane przez niego i wszystko stworzone, to znowu żadna modlitwa nie ma najmniejszego sensu, bo to już zostało stworzone. Ale wtedy mamy brak wolnej woli. Ale znowu z drugiej strony słyszałem wytłumaczenia, że jest wolna wola, tylko Bóg już wszystko wie. Znaczy się, poza tym stworzył nas, więc wiedział, jacy my będziemy i wiedział, co my zrobimy, więc de facto i tak on jest za wszystko odpowiedzialny, czyli za każdego przestępcę na tym świecie jest odpowiedzialny Bóg, bo on bardzo dobrze wiedział, co się stanie, tworząc tego tą istotę. Czy tam. No i tak ja to jakoś to tak odbieram, te masło maślane i tak czasami to. Myślę, że nie poza tym, jedyny. Że sprawia mi to. Myślę, że nie ty poza jedyny, tym, że mi to sprawia. Że wielu z nas też, dochodząc właśnie do takich wniosków, zdało sobie sprawę, jak absurdalna, albo jak absurdalne są niektóre postulaty religijne, i to poniekąd pomogło nam dalej rozumować to, czy Bóg jest, tudzież nie jest. No. Jedynym moim wytłumaczeniem jest znowu to, że
duża część społeczeństwa tego potrzebuje, bo naprawdę zobaczyłem w trudnych momentach ludziom daje to siłę do przetrwania pewnych ciężkich chwil, że tak powiem, bo czy pogrzeby, czy śmierć nagła bliskich osób powoduje to, że tym ludziom dużo łatwiej to jakoś tam znieść i dużo łatwiej jakoś się z tym pogodzić. No, nawet z mojego życia ciężko jest mi poruszać tematy, wyprowadzać niektórych z błędu, skoro wiem, że to dla nich jest tak istotne, że... Tak, właśnie ten, właśnie tak, właśnie kończąc wątek, to tak jak mówisz, myślę, to właśnie taka potrzeba opieki, więc mi się wydaje, że to wychodzi tak naturalnie z tego względu, że no, mamy rodziców, którzy się nami zajmują, dzięki którym mamy jakieś pewne dobre, jakieś pewne zachowania, dzięki którym czujemy jakieś wsparcie, jakąś troskę i potem jako osoby dorosłe, no też mogą sobie w pewnych sytuacjach nie radzić i potrzebują takiego opiekuna i w tym przypadku jest to właśnie Bóg, który się po prostu opiekuje i zajmuje i jakby jest z nami podczas tej trudnej sytuacji. No dobra, dzięki Mirek wielki za telefon, bardzo było ciekawą dzięki dyskusję również. Utworzyłeś, więc do usłyszenia.